Przede wszystkim dziękuję za tę nagrodę i za tę piękną audację, panie profesorze. Wszystko pan powiedział, także właściwie niewiele mam do dodania. Zresztą ja właściwie nie lubię mówić, a wolę pisać, więc no cóż, no chciałbym przywołać właściwie postać mojego dziadka, bo to jest też w dużym stopniu jego zasługa, że napisałem tę książkę. Mój dziadek Józef Sendera był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. No i ja jeszcze zdążyłem wysłuchać jego kilku opowieści jako chłopiec. I myślę, że właśnie te opowieści zostawiły we mnie taki głęboki ślad. Poza tym tuż przed śmiercią wręczył mi kompas, którym służył w czasie wojny w 1920 roku. Kompas z orłem w koronie z datą. I ten kompas mi pewnie też przez lata jakoś tak wskazywał drogę. No, dzieje rodziny na pewno złożyły się też na to, że taką książkę napisałem, bo potem w 1940 roku za ten udział dziadka w wojnie i za jego działalność patriotyczną na Kresach, ponieważ osiedlił się koło Brzeżan, rodzina została wywieziona na Syberię. Dziadek na szczęście ocalał, ostrzeżony, chociaż pewnie zginął, zmarł tam pradziadek z głodu, a rodzina po powrocie po wojnie, oczywiście już nie trafiła do Brzeżan. Czyli jest to taka historia ludzi wypędzonych, wydziedziczonych, skrzywdzonych. Myślę, że to właśnie w dużym stopniu kształtowało mnie i w ogóle moje pisarstwo się z tego po prostu wzięło. Dlatego o tym wspominam, żeby podziękować moim przodkom za ich życiorys, bo po części jest to również mój życiorys. Ja też właśnie czułem się i czuję jakoś tam wypędzony, prawda? Takie jest to źródło tego mojego pisania. No jestem szczęśliwy, że dostałem tę nagrodę, ponieważ patronem jej jest człowiek, który doskonale znał tamte realia i wspaniale je opisał, który też był świadkiem, kiedy wywożono Polaków z Wielkopolski. Także bliski mi jest, jak gdyby, tak można powiedzieć, przez skórę, już pomijając jego pisarstwo wspaniałe. No, jest to człowiek, który, jak mówię, doskonale poznał metody działania komunistów, Sowietów, które zmierzały do zniszczenia polskości na Kresach, a potem nie tylko kultury polskiej. I dlatego wydaje mi się, że ta nagroda jest dla mnie takim największym wyróżnieniem, jest po prostu najważniejszą nagrodą literacką w Polsce współczesnej. A to, o czym i pan profesor mówił, czyli zasada, że prawda jest tylko interesująca, to jest taka dewiza, która powinna towarzyszyć w jakimś sensie nam wszystkim w każdym naszym działaniu. Chciałbym, korzystając z tego, że jestem tutaj, podziękować również moim przyjaciołom, przede wszystkim panu Krzysztofowi Masłoniowi, który od początku mojej pracy literackiej śledził ją, towarzyszył mi dobrym słowem i pomagał w wydawaniu moich książek. I również jestem wdzięczny panu Wacławowi Cholewińskiemu, który jako też jeden z niewielu poświęcał mi czas na swoim blogu literackim. Też chciałbym podziękować pani Zuzannie Dawidowicz, która podjęła się wydania tej książki, bo rzeczywiście niewiele brakowało, a nie byłaby ona wydana, nie ukazała się w ogóle i nie trafiłaby do czytelników. Na koniec chciałbym skierować moje słowa do nieżyjących już rodziców z podziękowaniem za
wychowanie w duchu chrześcijańskim i mam takie poczucie, że ta moja nagroda jest bardziej nagroda dla nich, a ja właściwie tylko ją odbieram w ich imieniu. Dziękuję Państwu za uwagę.